porozumieniu z Dumą Państwową uznaliśmy za słuszne zrzec się tronu państwa rosyjskiego i złożyć z siebie władzę najwyższą, napisał 15 marca 1917 roku car Mikołaj II Romanow. Zmuszony do ustąpienia z tronu przez Dumę Państwową i część wyższej generalicji, podpisany w obliczu rewolucji lutowej manifest abdykacyjny przed Polską otwierał drogę do wolności i niepodległości. 12 marca 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego opublikowała w Monitorze wymowny tekst przysięgi, jaką musieli składać polscy ministrowie, urzędnicy, sędziowie i adwokaci. Przysięgam Panu Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu, że na powierzonym mi urzędzie dążyć będę do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi mojej ojczyzny. Z powodu zbyt śmiałej krytyki władz austriackich po zawarciu Traktatu Brzeskiego z Ukrainą 13 marca 1918 roku zostaje zawieszony ilustrowany kurier codzienny. Syndykat dziennikarzy krakowskich wystosował protest w obronie popularnego dziennika do ministra do spraw Galicji Juliusza Twardowskiego. Protest pozostał bez odpowiedzi, a przymusowe milczenie kuriera trwało 3 miesiące. 14 marca, 127 lat temu w Rzeszowie, urodził się przyszły generał Józef Ludwik Zając, legionista Piłsudskiego. Doceniony przez Józefa Hellera, służył w jego błękitnej armii. Podczas kampanii wrześniowej dowodził polskim lotnictwem. Organizował polskie jednostki w Szkocji, współpracował z Andersem na Środkowym Wschodzie. Po wojnie pozostał na emigracji. 15 marca, 149 lat temu w Kaliszu, urodził się trzeci z kolei szef państwa polskiego, Stanisław Wojciechowski. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jako minister spraw wewnętrznych, zasiadł w rządzie Ignacego Paderewskiego. 4 dni po zabójstwie Gabriela Narutowicza został wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej. Ustąpił z urzędu po zamachu majowym i usunął się z życia politycznego.